Linus Tech Tips, Wielki Elektronik czy Rafał Bielawski? To tylko trzy osoby, u których widziałem, jak jarali się tym oto termopadem. Ma on bardzo dziwną nazwę, Honeywell PMT7950. Ja wiem, nazwa nie zachęca, ale podobno ten termopad ma bardzo ciekawe właściwości i bardzo dobrze odprowadza ciepło z komponentów. Więc pomyślałem, że hej, sprawdzimy, bo wyglądało to tak dobrze, że sam chciałbym mieć coś takiego we własnym urządzeniu. Więc dzisiaj sprawdzimy, jak to radzi sobie w laptopie Steam Decku, no i przetestujemy też, jak to wypada na platformie testowej w porównaniu do innych pas termoprzewodzących. Kurde, i lepiej, żeby to działało, bo za ten taki plaster o rozmiarach 10 na 16 cm zapłaciłem 250 zł, więc jak to będzie jakiś skam, to mi będzie smutno bardzo. A jeszcze dostajemy takie coś w zestawie. Czemu tu jest śrubokręt? Termopada się nie przykręca, nie? No dobra, ale jak to właściwie działa i czemu to jest takie fantastyczne? Nazywanie tego termopadem nie jest w 100% trafne, ponieważ on ma taką właściwość, że mniej więcej przy 45 stopniach Celsjusza staje się bardziej płynny. I de facto to jest jego sekret, że można powiedzieć w pewnym sensie zmienia stan skupienia powyżej pewnej temperatury. Sprawdzimy. Oto Xeon jest jakiś, a to jaki wiecie, taki procesor za 5 zł. Ach, zdjąć tą folijkę z niego, no. O, no właśnie, aplikacja tego, powiem wam, jest taka trochę średnia momentami. Zdjąłem tą folijkę z jednej i z drugiej strony. Mamy ten termopad na procesorze, no to spróbujmy go nagrzać i zobaczmy, czy to coś da. A few minutes later. Więc generalnie zrobił się taki troszeczkę ciemniejszy, jak widać tutaj taki bombul nam wyskoczył i zmienił faktycznie troszeczkę swoją fakturę. Jeżeli chodzi o takie podgrzewanie suszarą, to niedokładnie oddaje to, jak to się zachowuje, gdy jeszcze przychodzi tutaj na to chłodzenie, które to rozplaszcza, ale faktycznie zmieniło swój kolor, zmieniło trochę swoją fakturę, jest zdecydowanie bardziej płynne i elastyczne niż było wcześniej. I tak, ten termopad nie rozpuszcza się aż tak szybko, jak przypuszczałem. Ile to zajmuje, o tym troszeczkę później, gdy przejdziemy do faktycznych testów. Natomiast jeśli mówimy o takich tradycyjnych pastach termoprzewodzących, one mają taki współczynnik przewodności cieplnej, który jest jednostką watt na metr Kelvin. I patrząc na tabelkę, to nasz Honeywell wcale nie wypada jakoś fenomenalnie. Można powiedzieć, że jest on na poziomie pasty takiej jak Arctic MX4. No i jest bardzo, bardzo daleko w tyle za ciekłym metalem. Natomiast ten termopad, podobnie zresztą jak inne pasty termoprzewodzące, w porównaniu do ciekłego metalu mają zaletę, że nie przewodzą prądu. Ciekły metal, jak sami widzieliście na tabelce, ma super przewodność cieplną na papierze, natomiast jeżeli przykładowo wycieknie wam spod chłodzenia, zrobi sobie kontakt z płytą główną, no to jest duże prawdopodobieństwo, że może wam zrobić zwarcie i uszkodzić sprzęt. No i powiecie, masło, skoro ten wynalazek nie ma jakiejś super przewodności cieplnej, no to dlaczego miałby działać lepiej niż taka pasta jak Cryonaut? Żeby to jednak zrozumieć, musimy cofnąć się trochę dalej i zapytać, dlaczego w ogóle stosujemy jakiekolwiek pasty termoprzewodzące. Ano głównie dlatego, że powierzchnia zarówno chłodzeń, jak i procesorów nie jest idealnie równa. Co za tym idzie, zarówno chłodzenia, jak i procesory mają na sobie szereg takich mikro szczelin. I de facto pasty termoprzewodzące, tak w dużym uproszczeniu, stosuje się po to, żeby wyeliminować te nierówności i pozbyć się z nich powietrza, bo jak wiemy, powietrze no nie jest zbyt dobrym przewodnikiem cieplnym. Więc plusem tego termopada jest to, że przez to, że on się rozpuszcza, bardzo dokładnie może wypełnić te wszystkie szczeliny i przez to w niektórych przypadkach może wypaść lepiej, że po prostu lepiej dopasowuje się do chłodzenia i do procesora. W pierwszej kolejności chcę to przetestować na swoim laptopie gamingowym, który mam już 2 lata i nie wymieniałem w nim nigdy pasty. Przeprowadziłem sobie wcześniej testy, żeby wiedzieć, jak to wypada na tej fabrycznej, co mamy. No to gwarancji mówimy papa. Nie no, prankuję już, i tak tu nie mam gwarancji na tego lapka, ale potem zepsuję tego laptopa i będę musiał odsyłać do Wielkiego Elektronika czy coś. To by był dopiero przypał. Tu mamy procesor, on był zawsze najcieplejszy. Układ graficzny było spoko. Ej kurde, widzowie, ta pasta to jest
totalny chrupczak w tym momencie, no patrzcie. No, to nie dziwię się, że mi się ten laptop grzał. No dobrze, doczyścimy to, zaraz wymienimy na świeżą pastę, a potem na tego termopada i zobaczymy, jak to wypadnie. Ciekawy jestem. Many, many minutes later. Będziemy musieli sobie to wymierzyć i dociąć to odpowiednio. A widzicie, widzowie, jednak trzymaliście za mnie kciuki, patrzcie, jak ładnie uciąłem. Stresa już miałem, wam powiem, mówię, kurde, wyjdzie mi krzywa sznita, jak zwykle, jak coś tnę, mówię, a będzie siara. Dobra, to patrzcie, przymierzymy, tu będzie tak, prawie jak z fabryki. Dobrze wyszło. O, jest. Dobra, i teraz to. O no, tak. Powiem wam tak szczerze, że trochę upierdliwe jest aplikowanie tego termopada, ale miejmy nadzieję, że się to opłaci. Popatrzmy najpierw na wyniki CPU z ustawionymi wentylatorami na maksa. Naturalnie te wyniki, które widzicie, są już po wygrzaniu zarówno termopada, jak i pasty, które trwało około 20 minut na tym laptopie. I kurde, jest nieźle. Rzeczywiście, temperatury są sporo niższe niż na fabrycznej paście laptopa, ale także o mniej więcej 2 czy 3 stopnie mniejsze niż przy użyciu pasty Thermal Grizzly. Co za tym idzie, po zmianie pasty mieliśmy też dłużej utrzymywane wyższe zegary na procesorze, a to też przekłada się na wydajność. Po pierwszym przebiegu testów w Cinebenchu R23 opadła mi szczęka. Laptop na Honeywellu jest szybszy o, uwaga, 24% względem fabrycznej pasty. Ale gdy popatrzymy sobie na porównanie z Thermal Grizzly Cryonaut, no jest lepiej, ale tylko o 3%. Natomiast po 10-minutowym stres teście z Cinebenchem delikatnie na prowadzenie wyszedł Cryonaut, ale nawet nie jest to różnica 1%, więc ja szczerze mówiąc uznałbym to za remis. Tak czy siak zarówno Cryonaut, jak i Honeywell uzyskały 16% lepszą wydajność niż ta fabryczna pasta. Co jednak dość mocno mnie zaskoczyło, to ten termopad wypadł zauważalnie lepiej na automatycznym sterowaniu wentylatorami i był w stanie dłużej utrzymać zegary turbo. W 3D Marku, czyli w teście, który obciąża zarówno GPU i CPU, widać, że zarówno Honeywell, jak i Grizzly wypadły bardzo dobrze. I tam różnica przy maksymalnych obrotach wentylatora jest znów niewielka. W momencie, gdy mieliśmy automatyczne obroty wentylatora, zauważymy, że Honeywell, podobnie jak Cryonaut, uzyskały takie same temperatury. Co za tym idzie, różnica w wydajności między Honeywellem a Cryonautem jest znikoma. Delikatnie można powiedzieć nawet na korzyść Thermal Grizzly, jeśli patrzymy na wydajność, ale w tym benchmarku bardziej istotne jest GPU, a widzieliśmy, że przez zmianę pasty CPU najwięcej na tym zyskał. Więc tak, w laptopie ten termopad naprawdę nieźle się sprawdza. Pewnie dlatego, że nie mamy tam dodatkowego IHS-a zarówno na układzie graficznym, jak i na procesorze. No i też trzeba zdać sobie sprawę, że każdy układ chłodzenia ma swój limit w pewnym momencie, jeżeli chodzi o to, ile ciepła jest w stanie odprowadzić. I jest taki moment, w którym faktycznie pasta termoprzewodząca czy inny wynalazek przestaje mieć znaczenie. Pakujemy też ten termopad do Steam Decka, bo jestem ciekawy, jak to się sprawdzi. Ja już sobie zrobiłem taki test z temperaturami, no i po prostu zobaczymy, jak będzie po wymianie. Steam Decka już rozbieraliśmy przy okazji podłączenia do niego karty graficzne, więc już tak na niego raczej gwarancji nie mam, więc nie szkoda mi już robić takich rzeczy. A tak naprawdę to wszystko dla widza. Wiele przeszedł już ten Steam Deck, co? Wiele przeszedł już ten Steam Deck, ale był właśnie kupiony z takim zamysłem, żeby na nim eksperymentować, a nie żeby leżał w szafce i się kurzył, nie? To, że ja pakuję ten termopad do tego Steam Decka, to jest bardziej z ciekawości, bo nie wiem, o co chodzi, ale moja sztuka jest zaskakująco cicha. Jest sporo cichsza niż ta sztuka, którą testowałem od zagranika, więc nie wiem, może mam jakiś inny wentylator czy coś. Oto jest cały system chłodzenia Steam Decka. Haha, tutaj ktoś na pewno dał za dużo pasty. Nie no, nabijam się. Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak idealnie wymierzona ilość pasty albo idealny sposób nakładania. Ale jest idealny termopad. Ale być może jest idealny termopad. Lustereczko, powiedz, przecie, kto będzie najcichszym Steam Deckiem na świecie. Wszystko fajnie, a teraz to odklej, nie? Tą folijkę. To jest najbardziej ciupapi pęsetka, jaką mam. Kurde, ściąganie tych folijek, nie? Psycha siada. Jeżeli chodzi o zastosowanie Honeywella w Steam Decku, to praktycznie nic to nie dało. Temperatury są niemal identyczne i tak samo jak obroty wentylatora. Więc o czym to świadczy?
Ano o tym, o czym mówiłem wcześniej, że każdy układ chłodzenia ma swój limit. System odprowadzania ciepła w Steam Decku nie jest jakoś przesadnie skomplikowany, jest tam jeden ciepłowód i prawdopodobnie zarówno fabryczna pasta, jak i ten termopad wystarczyły, żeby efektywnie go odprowadzić do ciepłowodu, a jeśli chcielibyśmy mieć lepsze temperatury, no to musielibyśmy mieć lepszy układ chłodzenia albo po prostu wyższe obroty wentylatorów. No dobra, i przeskoczmy teraz do pecetów. Jak to wypada w przypadku takich klasycznych procesorów, to nazwijmy. Więc ja do tego testu wziąłem i9-13900K, procesor znany z tego, że przez to, że wydajny, bardzo mocno się grzeje i wciąga masę prądu. Jako chłodzenia użyjemy sobie AIO Arctic Liquid Freezer 2 420 mm. Jest to jedno z lepszych chłodzeń, które jest na rynku, jedno z większych, więc myślę, że będzie spoko do tego testu. No i testy oczywiście przeprowadzałem na maksymalnych obrotach wentylatorów i pompy. Dodatkowo, procesor działał na domyślnych, fabrycznych zegarach, ale zablokowałem w BIOSie jego napięcie na stałe po to, żeby nie pokazywały nam się żadne anomalie. Więc tak, w pierwszej kolejności zacząłem wygrzewanie tego termopada i powiem Wam, zajęło to dużo dłużej niż się początkowo spodziewałem i właśnie dlatego nie byłem w stanie go roztopić suszarką na procesorze. Jak sobie popatrzycie na ten wykres z utrzymaniem zegara, to zauważycie, że początkowo startowaliśmy z pułapu 4,1 GHz i finalnie udało nam się dobrze rozgrzać ten termopad i osiągnąć te 5,5 GHz. W przypadku tego procesora to wygrzewanie trwało aż 40 minut, dużo dłużej niż na laptopie czy Steam Decku. Natomiast podkreślam, że to robimy tylko raz, zaraz po włożeniu tego termopada, on już później działa normalnie, jakby nie trzeba go później wygrzewać więcej razy. Na sam początek porównanie Honeywella z trzema innymi pastami, które miałem tutaj w studio pod ręką. Wyniki, które widzicie, są uśrednionymi temperaturami ze wszystkich rdzeni po 10 minutach Cinebencha. Widzimy, że ciut lepiej wypadła pasta Cryonaut, potem był Honeywell, Arctic NX4 i Corsair XTN50. Więc skupmy się na tych dwóch pierwszych miejscach, na tym Honeywellu i na Cryonaucie. I gdy popatrzymy sobie na cały przebieg tego 10-minutowego testu, widać, że idą one de facto łeb w łeb. I jeśli patrzymy na temperaturę uśrednioną wszystkich rdzeni, to te różnice są naprawdę minimalne. Analogicznie, patrząc na uśrednione zegary ze wszystkich rdzeni, widać, że Cryonaut minimalnie lepiej sobie radzi. Prawda jest taka, że te różnice, o których tutaj mówimy, są naprawdę bardzo niewielkie, w granicach błędu pomiarowego. Więc termopad radzi sobie co najmniej tak dobrze jak Cryonaut od Thermal Grizzly, co myślę, że jest dość imponujące. I zanim ktoś napisze, że ej, a czemu nie przetestowałeś ciekłego metalu, to kupiłem sobie nawet taki z Chin, myślałem, że dorzucę. Natomiast przeczytałem w dokumentacji, że to chłodzenie, którego ja używam, nie nadaje się do stosowania z ciekłym metalem. To jest kolejna jego wada, że jeżeli macie określone stopy metalu, może się okazać tak, że ten ciekły metal wręcz wyżre Wam chłodzenie, robiąc jeszcze większe nierówności. Okej, więc na czym ten termopad zadziała najlepiej i kiedy faktycznie warto się w to pobawić? Najlepiej to działa z tego, co ja wyczytałem i z tego, co też mogliście zobaczyć po moich testach, na procesorach bez IHS-ów, bez tych dodatkowych odpromienników. I koniec końców wydaje mi się, że taki termopad, zwłaszcza w laptopach, czyli sprzętach, które przenosimy, ruszamy i tak dalej, to jest dużo lepsze rozwiązanie niż ciekły metal, bo powtórzę się po raz kolejny, on może nam wyciec, on może nam zrobić zwarcie, jeśli to źle zabezpieczymy i może nam też wyżreć wręcz dziury w chłodzeniu, jeżeli mamy niewłaściwy stop metalu. Więc takie rozwiązanie jest pod tym względem dużo prostsze, bo po prostu docinamy sobie nożyczkami albo nożykiem odpowiedni rozmiar, aplikujemy i zapominamy. Czyli co z masło? Mamy hit? No, niekoniecznie, bo jest jeszcze jeden aspekt, którego ja na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie sprawdzić, mianowicie długowieczność. Bo prawda jest taka, że na ten moment nie bardzo wiemy, jak ten termopad zachowa się za rok, za dwa lata, za trzy, za pięć. Raczej dość powszechną wiedzą jest to, że pasty termoprzewodzące no, trzeba raz na jakiś czas wymieniać, tak?
No i jeżeli mówimy o takich lepszych pastach, jak na przykład Cryonaut, to wiemy, że one dużo lepiej znoszą próbę czasu. Te takie tańsze pasty, no to potrafi się chrupek zrobić i czasami po roku. I problem polega na tym, że szersza publika zaczęła się tym Honeywellem interesować, no nie wiem, gdzieś mniej więcej pół roku temu. Więc tak naprawdę nie znajdziemy w internecie zbyt wielu długoterminowych testów w tak zwanych domowych warunkach. Natomiast są podstawy, żeby sądzić, że to rozwiązanie będzie się spisywać całkiem nieźle. Dlaczego? Przede wszystkim ten produkt oryginalnie był skierowany do przemysłu, w którym panują dość ekstremalne warunki. Do tego, jeżeli wierzyć wpisom z Reddita, okazuje się, że niektóre laptopy Lenovo Legion również korzystały z tego termopada, czy słuchajcie, co ciekawe, znajdziemy to też w niektórych kartach graficznych z serii RTX. Więc jeśli duże firmy zainteresowały się tym rozwiązaniem, to faktycznie coś musi być na rzeczy. Tylko trzeba niestety uważać na podróbki, bo takie się zdarzają. Ja akurat swój ściągałem z Chin, z takiego źródła, który wcześniej potwierdził mi znajomy, że ten termopad jest legit. Jak widzieliście po testach, no to wyszło, że faktycznie jest legit, bo wyniki są dobre. Powiem tak, jeśli macie tradycyjny taki procesor, zwykły, najzwyklejszy z IHS-em, macie spoko chłodzenie, moim zdaniem taka tradycyjna pasta termoprzewodząca, taka jak Cryonaut czy nawet Arctix MX4 będzie ok. I szczerze mówiąc, to ten termopad to chyba najbardziej poleciłbym właśnie do laptopów, bo tam zdaje się to robić największą różnicę i ewentualnie właśnie konsole, które też często nie mają IHS-a. Więc pod tym względem wypada to naprawdę nieźle i warto śledzić temat. Być może więcej producentów się zainteresuje podobnym rozwiązaniem, może stanie się to tańsze, więc warto sobie temat na pewno monitorować. Dajcie znać, czy ktoś z Was próbował w ogóle używać takiego termopada. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach, jak Wam się to sprawdza. No i co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Pajos!